wstępnych... Podaje telewizja TVN24, według wstępnych informacji samolot z prezydentem się rozbił. To wiadomość nieoficjalna, ale podana przez MSZ. Poczekajmy na potwierdzenie tych informacji. Zobaczymy, co się będzie wydarzyło dalej w Radiu Tok FM. Informacje na bieżąco. Cokolwiek w tej chwili po tej informacji mówić, ale byłby to jeden z największych dramatów. Szanowni Państwo, to choćby pokazuje bardzo wyraźnie, jak w tych relacjach międzynarodowych, naszych historycznych. Zróbmy przerwę. My postaramy się dowiedzieć, co się wydarzyło i zaraz wrócimy do Państwa. Ze mną w studiu Julia Pitera, Bogusław Liberacki, Paweł Poncyliusz i Janusz Piechociński. Smutna wiadomość. No zawsze to są sytuacje, które oczywiście one zdarzają się, tego typu tragedie, no jak wszystkie urządzenia jeżdżące, bywa, że ulegają jakimś wypadkom. Nie chciałabym tylko, żeby przy okazji zaczęła się znowu dyskusja na temat zakupu samolotów, ponieważ wszystko wskazuje na to, że był to wypadek techniczny, bo z tego nawet co pan powiedział, prawda, zahaczył skrzydłem i tak dalej, wiemy, że tam była mgła. Więc najpierw dowiedzmy się, żeby nie używać tego w walce politycznej, bo ja się zawsze tego boję, że będzie, a dlaczego nie zostały kupione, a dlaczego zostały kupione, czy nie takie, czy powinno się latać, czy nie. Jak na razie, ale będzie to z całą pewnością wyjaśnione. Wszystko wskazuje na to, że była to pogoda, przypadek, te kłopoty z lądowaniem były prawdopodobnie z tym związane i musimy zaczekać. No miejmy tylko nadzieję, że nikt nie poniósł żadnych uszczerbków na zdrowiu. Na kolejne informacje Piotra Paszkowskiego, rzecznika MSZ. Samolot uległ znacznym zniszczeniom. No co jeszcze nie oznacza, że są ofiary, panie redaktorze. W pierwszej kolejności o sprawie został poinformowany premier Donald Tusk. Czy ludzie tutaj byli ważniejsi co z ludźmi niż co z samolotem, bo samolot to wiadomo, jest to rzecz, którą się natychmiast odtwarza, to nie ma problemu. Natomiast na pewno pierwsza okoliczność, która sprowadzała tam pana prezydenta i to wydarzenie, to nie jest dobra wiadomość, to jest na granicy niemalże z tragiczną. Ja zakładam, że załoga samolotu wiedziała, co robi w trakcie podchodzenia do lądowania, bo to są przecież doświadczeni oficerowie. Jeżeli byłyby warunki niemożliwe do wylądowania, spodziewam się, że oni by tego manewru po prostu nie wykonali. Było już tak, że odmówili panu prezydentowi, mieli rację, kiedy nalegał na lądowanie w określonym miejscu. Sądzę, że tutaj byłoby bardzo podobnie. Także wypadki mają to do siebie, że często jest to konglomerat kilku samych w sobie, niekoniecznie ważnych, mądrych przyczyn, natomiast efekt bywa tragiczny na samym końcu. Miałem przyjemność, będąc wątpliwą zresztą, ale obowiązek, będąc ministrem transportu, obserwować kilka dochodzeń w sprawach wypadków, słynne rozbicie się samolotu Lufthansa w Warszawie lub też sytuacji bliskich wypadkowi. Często były to zupełnie przypadkowe zbiegi kilku czynników, których każdy raz osobno nie dałby żadnego efektu. Zgromadzone razem w jednym momencie, w jednym miejscu powodowały tragiczny finał. Jak wszystko w życiu. Kolejna informacja od Piotra Paszkowskiego. Służby rosyjskie podejmują próbę wydobycia pasażerów z wraku samolotu, bo tak można mówić już o tym samolocie. Nie, to nie potrafię nawet tego komentować. Znaczy, to jest jakaś niesamowita historia i znaczy ja nie chciałbym, znaczy trudno nie narzekać na jakość sprzętu, no bo dyskusja o tym w Polsce toczy się od 10 lat, że należy się najważniejszą osobą w państwie inna jakość samolotów. I tyle jestem w stanie powiedzieć. Znaczy to w ogóle jestem kompletnie rozbity tym, co donoszą informacje agencyjne i MSZ. I tego to trudno komentować. To jest jakaś... Znaczy to się w ogóle... Znaczy nie pamiętam historii, żeby w krajach, powiedziałbym, najbardziej rozwiniętych najważniejsze osoby w państwie... W Macedonii czy w Czarnogórze. No dobrze, no ale mówimy o, nie wiem, Niemcy, Francja, Hiszpania, Włochy, bo do takiej ligi aspirujemy, żeby kiedykolwiek
pierwsze osoby w państwie ulegały jakimś takim poważnym wypadkom. W Rosji wypadek. Ja zreasumuję wiedzę, którą mamy, to jest wiedza, którą przekazuje rzecznik MSZ Piotr Paszkowski. Samolot prezydencki, nie wiemy tego dokładnie, nie wiadomo, czy to była Tupolew, czy był to Jak-40, bo tutaj są sprzeczne informacje. Rozbił się koło lotniska w Smoleńsku. Nie wiadomo dlaczego, wiadomo, że zahaczył o drzewo, po czym spadł i zapalił się po rozbiciu. Na miejscu jest bardzo dużo karetek. Samolot się pali. Służby rosyjskie próbują wydobywać w tej chwili pasażerów. I tyle wiemy i nic więcej. Pozostaje nam modlić się, Janusz Piechociński, że nic nie stało się uczestnikom tego dramatycznego lotu, ale jest to tak porażająca wiadomość, że trudno. Reuters podaje, że zginęło 87 osób. Czyli to był Tupolew. To był Tupolew. To nie weszło do Jakatyny. To byłaby najgorsza wiadomość, gdyby się to potwierdziło, co Reuters podaje. Cały czas jest to informacja nieoficjalna. Czekamy na potwierdzenie tej informacji. Jak podaje agencja Reutersa, zginęło 87 osób. Z prezydentem na pokładzie była jego małżonka, urzędnicy kancelarii prezydenta, ale także prawdopodobnie grupa polskich posłów, która razem wspólnie wybierała się na uroczystości do Katynia. Kilkadziesiąt minut temu koło Smoleńska rozbił się prezydencki samolot Tu-154. Jak podaje Reuters, zginęło 87 osób. Samolot się w tej chwili pali. Rosyjskie służby ratunkowe próbują dotrzeć do pasażerów i wyciągnąć ją z wraku. Samolot zahaczył o drzewo, spadł i się zapalił. Jak podaje agencja Reutersa, 87 osób nie żyje. To są informacje nieoficjalne, niepotwierdzone. Piotr Paszkowski, rzecznik MSZ, potwierdza jedynie fakt wypadku i pożaru samolotu. Nie mówi o ofiarach i rannych. To jest wiadomość agencji Reuters. Cały czas niepotwierdzona. Czekamy na potwierdzenie tej informacji. Lech Kaczyński podróżował do Katynia na uroczystości rocznicowe związane z rocznicą mordu na... Kolejna agencja ITARTAS, czyli agencja rosyjska, podaje informacje o 87 ofiarach śmiertelnych tego wypadku w lesie pod Smoleńskiem. Czyli Reuters i ITARTAS są zgodne co do tego, jak skończył się ten wypadek, jak skończyła się ta katastrofa. No i mówiliśmy tak dużo o nadziei przed tą straszną informacją. A teraz ona zgasła. Jest oficjalna informacja rosyjskiego Ministerstwa do Spraw Sytuacji Nadzwyczajnych. 87 osób zginęło w katastrofie prezydenckiego Tupolewa. To już informacja oficjalna rosyjskiego Ministerstwa do Spraw Sytuacji Nadzwyczajnych. Czyli niestety potwierdziły się te tragiczne informacje podawane przez agencję Intertas i Reuters. Prezydencki samolot Tu-154 spadł w pobliżu lotniska w Smoleńsku. Zahaczył o drzewo, spadł i się zapalił. Lech Kaczyński podróżował tym samolotem na uroczystości obchodów zbrodni katyńskiej. Niestety ta podróż zakończyła się tragicznie. Wieczny odpoczynek. Musimy chyba skończyć dzisiejszą rozmowę, bo nie porozmawiamy dzisiaj, panie redaktorze. Myślę, że bardzo dziękuję każdy z nas gościom mógł tam być. Bardzo dziękuję moim gościom. Oczywiście Radio Tok FM na bieżąco będzie informować o tym, co dzieje się w Smoleńsku. Bardzo dziękuję. Julia Pitera, Bogusław Lidacki, Paweł Bocyliusz i Janusz Piechociński, bo im goście. Życzymy spokojnego, wielkiej zadumie dnia. Ja przypomnę tylko, że rosyjskie Ministerstwo Spraw Nadzwyczajnych potwierdza informację o tragicznej śmierci 87 osób w katastrofie prezydenckiego samolotu Tu-154. Lech Kaczyński tym samolotem podróżował na uroczystości rocznicowe do Katynia. Niewiarygodne po prostu.